Dzień dobry. Chciałbym powitać wszystkich w tym dniu studiowania Biblii ze specjalnym tematem tego ranka. To znaczy zielona fala krytycznie, zielony nowy ład krytycznie. Kwestionowanie tego tematu jest bardzo aktualne, ponieważ zauważyliśmy, że w niedawnej przeszłości zieloni poczynili ogromne postępy w zakresie swoich wpływów w tak wielu miejscach i pojawiła się prawdziwa zielona fala, zielony nowy ład, którą należy krytycznie kwestionować. A krytyka ma z tym wiele wspólnego. Jeśli spojrzeć na zielonych, trzeba powiedzieć, że krytykują wszystko i mówią, że wszystko jest względne, nic nie jest ich zdaniem absolutne i ich zdaniem wszystko musi być kwestionowane i ich zdaniem musi być wszystko krytykowane. Ale to, co nie jest tak doceniane, to krytyka dogmatów zielonych, która jest wyjątkiem. Ale to jest dokładnie to, co chcemy dziś zrobić. A kiedy mówię o zielonych i zielonych liberałach, nie mówię o jednostkach. Są różni ludzie, którzy są zaangażowani z różnych powodów, ale mówię konkretnie o zielonej fali, mówię o ideologii zielonych, którą krytycznie analizujemy, więc nie chodzi o atakowanie jednostek i krytykowanie ich, nie chodzi o ludzi, których osobiście miłujemy. Nie chodzi o atakowanie poszczególnych osób i obalanie ich poglądów. Chodzi o krytyczną analizę ideologii. Pytanie, jaka jest różnica między melonami a zielonymi, które nie są zielone na zewnątrz i czerwone w środku. I to jest bardzo ważne. Fundamenty zielonych, ideologiczne fundamenty zielonych to dwie rzeczy. Neomarksizm i modernistyczny mistycyzm natury. To jest coś, co trzeba zauważyć. Zauważ, że fala zielonych sięga swoich początków w latach 60. XX wieku, kiedy to coraz więcej ludzi w naszym społeczeństwie zdało sobie sprawę z problemu zanieczyszczenia środowiska. W przeszłości ludzie zawsze uważali, że nauka i technologia oraz postęp są pozytywne i stanowią ogromny krok naprzód. Ale potem pojawiły się wątpliwości, gdy pomyślałeś o tych wszystkich ekscesach i skutkach ubocznych zanieczyszczenia środowiska, które były coraz częściej postrzegane jako poważny problem, ale co bardzo ważne, na długo przed pojawieniem się zielonych jako partii istniały grupy, które prowadziły kampanię na rzecz ochrony środowiska, więc nie można powiedzieć, że musisz być zielony, aby być ekologiem lub zieloni byli tymi, którzy dostrzegli ten problem. Nie, wielu innych też to robiło i też to zrobiło, a nawet przed nimi, ale to z tego postrzegania ochrony środowiska wyłonił się ruch polityczny zielonych. Nie, wielu innych również dostrzegało ten problem, a nawet przed nimi, ale to właśnie z tego postrzegania problemu ochrony środowiska i zanieczyszczenia oraz troski o ochronę środowiska wyłonił się ruch polityczny zielonych, a na początku było wielu, którzy naprawdę po prostu troszczyli się o przyrodę, środowisko i tak dalej oraz o dobrobyt przyszłych pokoleń, ale coraz więcej, nie mówię teraz tylko o Szwajcarii, mówię również o Niemczech, a w szczególności o Niemczech, coraz więcej ten ruch został przejęty przez marksistowskich, neomarksistowskich i komunistów. Programista teraz, aby być zwolennikiem ochrony środowiska, nie musi być osobą zieloną, ale już wystarczy, jeśli spojrzysz na Biblię, na przykład w Objawieniu 11, rozdział 18, werset, w kontekście jest o nadchodzącym sądzie Bożym nad tym światem. Jest tam wymieniony powód wraz z wieloma innymi.
Dlaczego Bóg ma problem z nami, ludźmi, z naszym światem? A problemem jest to, że ludzie niszczą ziemię. Ponieważ tam objawienie 11 rozdział werset 18 mówi i zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. Tak więc Bóg jest przeciwny niszczeniu przyrody. Tak naucza Biblia. Ale to jest księga objawienia i ma 2000 lat. A kiedy myślimy o temacie Biblii i ochrony środowiska, musimy zdecydowanie skonsultować się również z Księgą Rodzaju, rozdział 18. Więc na pierwszej stronie Biblii Bóg stworzył pierwszych ludzi i tam czytamy, że Bóg im pobłogosławił. I Bóg rzekł do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Rozpanujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszystkimi zwierzętami, które są na ziemi. Deszcz, tutaj znajdujemy po prostu kulturową podstawę, którą Bóg dał człowiekowi, a mianowicie podporządkowanie ziemi i panowanie nad naturą oraz panowanie nad wszystkimi zwierzętami, które są na ziemi i nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, które pełzają po ziemi. Tutaj znajdujemy kulturę, którą Bóg dał człowiekowi, a jest nią kultura oparta na podporządkowywaniu ziemi i panowanie nad naturą. Zwierzęta są po to, aby je łapać, zabijać i zjadać. Więc człowiek został wyznaczony jak król, aby rządzić naturą. Ale dobry król to nie taki, który niszczy swój lud, ale taki, który troszczy się o swój lud. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę. Tak? Dlatego idealnym królem Biblii jest na przykład król Dawid, który jest pasterzem owiec. Na przykład król Dawid, który jest, był pasterzem, a nie Nimrod, założyciel Babilonu, który był myśliwym, który jest ideałem dyktatora. Ale biblijnym, boskim ideałem jest ten, który troszczy się o tych, którzy zostali mu powierzeni. A więc człowiek powinien traktować to stworzenie inteligentnie i z troską od samego początku. A kiedy mówimy o Biblii i ochronie środowiska, moglibyśmy również odnieść się do Biblii i dobrostanu zwierząt, ponieważ to jest to również bardzo ważne dla zielonych. Dobrostan zwierząt w przysłów 12, w wersecie 10 czytamy, że sprawiedliwy troszczy się o życie swoich zwierząt, ale serce niegodziwca jest okrutne. Teraz widzimy, że jest to całkowicie naturalne, że bogobojna osoba troszczy się o zwierzęta i traktuje je z miłością. Jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni w naszej kulturze. Tak prawdopodobnie od dzieciństwa nauczyliśmy się, że nigdy nie należy traktować zwierzęcia dla żartu, ponieważ odczuwa ono ból lub cokolwiek innego, co jest dla nas bardzo naturalne, ale w innych kulturach może to wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład w Tajlandii jesteś zdumiony, że widzisz, że zwierzęta są traktowane z miłością. I to jest bardzo ciekawe. Jesteś zdumiony, widząc, jak dzieci w kulturze buddyjskiej, w której temat cierpienia powinien być bardzo ważny, bawią się ze zwierzętami tak bezmyślnie i dobrze się bawią, podczas gdy zwierzęta cierpią. Moja córka, która prowadzi projekt misyjny w Tajlandii, próbowała nauczyć tamtejsze dzieci, czego Biblia uczy o traktowaniu zwierząt. I przedstawiła im całą serię fragmentów biblijnych na ten temat, w tym werset 12 i werset 10 z 12 rozdziału przypowieści. Sprawiedliwy troszczy się o życie swojego żywego inwentarza, troszczy się o życie swoich zwierząt, lecz serce niegodziwca jest okrutne. Zapytałem ich o to, jak reagowali. W ogóle nie zareagowali, po prostu milczeli. W taki sposób można tego doświadczyć, zwłaszcza w Azji. Kiedy się zawstydzisz, wtedy po prostu nic nie mówisz. Cóż, my też możemy to zrobić, ale było to po prostu bardzo zauważalne. I tutaj jest to bardzo istotne, aby zauważyć, że nikt nie przychodzi i nie mówi
o tym, więc bardzo różni się od tego, co my tutaj w Europie zawsze robiliśmy, a powinniśmy po prostu milczeć, gdy się zawstydzamy, ale czasami potrzeba też ciszy, aby o tym porozmawiać. Cudowny werset z Biblii, ostatnie słowa króla Dawida, który mówi w drugiej księdze Samuela 23:4. Bóg Izraela, skała Izraela, przemówił do mnie władca wśród ludzi, sprawiedliwy władca w bojaźni Bożej, będzie jak światło po rankach, gdy wschodzi słońce. Poranek bez chmur, po deszczu zieleń wyrasta z ziemi. Z jego blasku po deszczu zieleń wyrasta z ziemi. Król Dawid mówi o nadchodzącym Mesjaszu, obiecanym Zbawicielu świata, który miał przyjść pewnego dnia, aby zaprowadzić porządek i pokój w naszym chaosie. Pana Jezusa Chrystusa, Mesjasza, na Górze Oliwnej, według Zachariasza 14, aby następnie ustanowić Jego nowe przymierze z Izraelem i Judą, albo patrząc od strony pogan, Jego Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju tutaj na ziemi. Jak to jest tutaj opisane, to przyjście będzie czasem, który jest tutaj porównywany do wschodu słońca. Będzie jak światło poranka, kiedy słońce wschodzi nad Górą Oliwną każdego ranka. Słońce wschodzi rano i przynosi światło do miasta Jerozolimy. A więc Mesjasz przyjdzie na Górę Oliwną i pojawi się tutaj na ziemi. Jego stopy staną na Górze Oliwnej każdego dnia, mówi Zachariasz. Danego dnia, mówi Zachariasz 14, a ten czas, który nastąpi, jest opisany jako poranek bez wschodu słońca. Chmury to jest bardzo ciekawe. Kto świadomie doświadczył tego rano, wychodzisz z domu, otwierasz drzwi i niebo jest niebieskie. Ale gdziekolwiek spojrzysz, naprawdę niebieskie. Ani jednej chmury, poranek bez chmur. To coś wyjątkowego, bardzo wyjątkowego. A więc ten nadchodzący czas jest opisany i w ich wspaniałości po deszczu zieleń kiełkuje z ziemi, nadejdzie zielona przyszłość, ale tak naprawdę nie tylko zieleń, ale tutaj mówi się o jej blasku po deszczu. Kto jeszcze nie doświadczył, że po deszczu zieleń świata roślin wydaje się jeszcze bardziej zielona niż wcześniej? A to, co kocham, jeszcze bardziej, to oczywiście ta bujna zieleń w lasach deszczowych, gdzie nawet nasza zieleń tutaj w Szwajcarii nie ma już swojej własnej. Kolumbia jest dość niezwykła. Ta żywa zieleń lasów deszczowych jest fantastyczna. I tutaj Biblia przepowiada przyszłość, która będzie prawdziwie zielona. Od jej blasku, po deszczu, zieleń kiełkuje z ziemi. I w tym kontekście chciałbym również odnieść się do proroctwa Izajasza 35, wersetu 1. Również do tego czasu, kiedy Pan Jezus Chrystus, Mesjasz, przyjdzie, aby przynieść zieloną przyszłość temu światu. Pustynia i trzy ziemie będą się radować, a step będzie kusić i kwitnąć, jak żonkil będzie w pełnym rozkwicie i radośnie kusić. I tak radośnie kusić i radować się, że chwała Libanu jest mu dana. I oczywiście Liban tamtych czasów nie oznacza dzisiejszego Libanu. Ale jeśli chcesz zobaczyć cedry w Libanie, tak, musisz udać się do najwyższego punktu gór Libanu. Jesteś już trochę za wysoko, a potem trochę w dół i jest mały świat, w którym wciąż można znaleźć cedry. Musiałem zapłacić za wstęp do kraju, który kiedyś był pełen cedrów. Teraz musisz zapłacić za wstęp, aby wejść do lasu cedrowego. Ale to jest w porównaniu z czasami Izajasza, kiedy Liban był jeszcze zieloną krainą. Chwała Libanu jest jej dana, a potem splendor Kela i Harona. Karel jest dziś pełen zielonych drzew, a szczególnie uwielbiam ten szczególny rodzaj dębu, który można tam zobaczyć w dużych ilościach, które sprawiają, że wszystko jest tak cudownie zielone. Sprawiają, że wszystko jest tak cudownie zielone, tak jak Kmel, a potem Hararon, który jest żyzną równiną w północnym Izraelu wzdłuż Morza Śródziemnego, a także jest podany tutaj jako porównanie zielonej przyszłości. Zobaczą chwałę Pana Jezusa Chrystusa, blask naszego Boga, wzmocnią słabe ręce i wzmocnią słabe kolana. Powiedz tym, którzy są słabego serca, bądź silny.
i bądźcie silni, nie bójcie się, zobaczcie, wasz Bóg nadchodzi, pomsta Boga, On sam nadchodzi i zbawi was. Bóg nadchodzi i zbawi ten świat, nie tych zielonych, Bóg nadchodzi i zbawi ten świat, także stanie się zielonym światem. I jeśli myślicie, że pustynia i sucha ziemia będą się radować, co dobrego jest Saharze, która jest dziś ogromnym obszarem, a w niej wiele dużych krajów arabskich, ale cała pustynia, gdyby zakwitła, byłoby fantastycznie, prawda? Albo pomyśl o pustyni Gobi. Jaki pożytek jest z tej ziemi, jeśli jest tak po prostu zniszczona, ale jeśli zakwitnie, tak wielu martwi się o lasy deszczowe, które ustępują, ale ja martwię się również o pustynię, która nawiasem mówiąc również rośnie, ale stanie się zielona. Tak więc Biblia naucza o zielonej przyszłości, ale tysiąclecia przed nadejściem zieleni i dalej Bóg, On sam przyjdzie i zbawi nas. I sam Bóg przyjdzie i zbawi nas. Wtedy oczy niewidomych zostaną otwarte, a uszy głuchych zostaną odetkane. Wtedy kulawy będzie skakał jak jeleń, a język niemych będzie wiwatował. To będzie czas, kiedy Bóg zniesie również chorobę, która jeszcze nie nadeszła. Teraz nie jest jeszcze czas i cuda Pana Jezusa Chrystusa, cuda uzdrowienia były przed smakiem. Dlatego są one również nazywane w rozdziale 6 listu do Hebrajczyków cudami przyszłego wieku. Te cuda nie powinny pokazywać, że teraz jest czas, w którym wszyscy ludzie mogą wyzdrowieć, ale nadejdzie czas, kiedy Mesjasz pojawi się po raz drugi, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, a potem to będzie trwało, ponieważ są wody wypływające na pustyni i buki na stepach, a Gzym stanie się stawem na pustyni i buki i na stepach, a Gzyms stanie się stawem. Gzyms jest ojcem Morganą, gdzie myślisz, że na pustyni jest woda. Tak, a to jest Fata Morgana. Tutaj to jest wyobrażenie. Myślisz, że jest woda, ale to jest wyobraźnia i dziś jest dużo zielonej wyobraźni. Tak, dużo zielonej Fata Morgany. Ale to stanie się rzeczywistością. Gdy właśnie te wszystkie składowiska staną się stawem, a jałowa ziemia stanie się źródłami wody w miejscu zamieszkania szakali, gdzie obozują, będzie trawa wraz z gruboziarnistymi szuwarami. To jest przesłanie dla świata, a także dla ludzi na świecie. Greta jest tym, co przedstawia nam Biblia i ponownie 2 Samuela 23 o jej blasku po tym, jak deszcz wykiełkuje z ziemi. Biblia, przyjrzymy się teraz podstawom zielonej ideologii. Uderzające jest to, że w ich propagandzie zielonej ideologii moralna wyższość odgrywa bardzo ważną rolę. Lubią mówić o większej demokracji, o większej sprawiedliwości, większym człowieczeństwie. Niektórzy mogą się wstydzić tej ilości sprawiedliwości. To jest takie samo kłamstwo jak w niektórych krajach, których są partie, które mają w nazwie sprawiedliwość. A jeśli spojrzysz na swoje życie, ale my konkretnie więcej demokracji, więcej sprawiedliwości, więcej człowieczeństwa i są wykorzystywane tutaj zasoby broni do skuteczniejszego forsowania ich celów politycznych. Kwestia ochrony środowiska, która nie została przez nich stworzona, wykorzystują ją do promowania swojego programu politycznego. A po drugie kwestia feminizmu. Kobieta, która powinna uzyskać swoje prawa, więcej sprawiedliwości, więcej człowieczeństwa w naszym społeczeństwie. Więc cała ideologia feminizmu jest wykorzystywana jako broń. A następnie ruch tutaj homoseksualny, który jest również bardzo ważnym narzędziem do popychania ich programu do przodu. Po drugie, kwestia feminizmu, która jest tutaj wspomniana, a także widzimy, że jest tutaj jak najbardziej bardzo poważne wykorzystywanie wszystkiego i niszczenie wszystkich przeciwników. I tutaj jest to bardzo ważny środek do realizacji ich programu, a następnie ruch pokojowy. Ruch pokojowy, który również nie został wymyślony przez nich.
jest również wykorzystywany do realizacji ich programów i mam na myśli, kto poważnie sprzeciwia się ochronie środowiska, kto poważnie sprzeciwia się przyznaniu kobietom honoru i godności, na które zasługują, a kto jest przeciwny pokojowi, kto uważa, że wojna jest cudowną rzeczą. Oni są bardzo źli, ale większość z nich powiedziałaby to, czego chcemy. To oczywiście pokój, ale inną bronią jest ich żądanie sprawiedliwości w odniesieniu do aborcji. Oczywiście mam rację w cudzysłowie i w cudzysłowie, tak jak tutaj, zdajesz sobie sprawę z wewnętrznej całkowitej sprzeczności, nielogiczności całej ideologii, podczas gdy żąda się więcej sprawiedliwości, więcej człowieczeństwa, słabi w naszym społeczeństwie są po prostu wydawani na śmierć i nie tylko w ten sposób, ale żądają prawa do aborcji, chcą promować aborcję, a my, którzy podkreślamy prawo do życia, ci, którzy stoją na straży prawa do życia, ci, którzy stoją na straży prawa do ochrony życia, ci, którzy stoją na straży prawa do tego, aby małe dziecko mogło rozwijać się, ci, którzy dbają o to, stają się wrogami. Tak, obrażają ich. Jak to działa? To w ogóle nie działa. Wewnętrzna sprzeczność staje się oczywista. Nie możesz mówić więcej człowieczeństwa, jeśli jesteś za aborcją. Weź pod uwagę, że od 1973 roku, kiedy liberalizacja aborcji rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, a następnie w jednym kraju po drugim w Europie, od 1973 roku do dziś ponad miliard dzieci zostało abortowanych na całym świecie. Nigdy nie było czegoś podobnego w całej historii. Jak możesz mówić o większej sprawiedliwości, więcej człowieczeństwa w obliczu ponad miliarda zabitych ludzi, którzy zostali zabici przez tych, którzy powinni ich najbardziej kochać? To pokazuje, że nie chodzi o te rzeczy. Za tym kryje się zupełnie inny zestaw myśli. I to jest to, co należy odkryć. A dziś trwa ideologia, że chłopiec, który jest wyraźnie zidentyfikowany jako chłopiec po urodzeniu, tak to działa w normalnym porodzie. Dziecko wychodzi z emocjonalnego momentu, którego nie zapomnisz do końca życia, a potem mówisz, chłopiec lub w drugim przypadku dziewczynka, nie, to nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś przechodzi przez życie jako kobieta, czy jako mężczyzna. To decyzja, która jest konstruktem społecznym i to ideologia gender, która nie ma nic wspólnego z nauką, jest ideologią antynaukową, ale partia, która podkreśla, że jest oparta na nauce, zdradza to nienaukowe podejście. Za tym musi kryć się coś zupełnie innego. Dlaczego potrzebują tej broni ideologii gender? Ale wróćmy do tego, to tylko przegląd. Chcemy spojrzeć na korzenie, z których wszystko się wywodzi. Teraz można powiedzieć, że zieloni liberałowie i ich zwolennicy są dziećmi rewolucji 68 roku i rewolucji właśnie w tym czasie, rewolucja studencka, miliony młodych ludzi wyszło na ulicę i demonstrowało na rzecz nowego świata. Ta rewolucja była w zasadzie wieloma rewolucjami w jednej, co najmniej czterema rewolucjami, można wyróżnić jeszcze więcej, ale powinniśmy pamiętać o co najmniej czterech. Była to rewolucja seksualna, która chciała rozliczyć się z moralnością seksualną z przeszłości, a także chciała ją przełamać. Po drugie, była to rewolucja feministyczna, której prezentowano nie tylko wartości równości kobiet, ale nawet wyższość kobiety, gdzie jest równość i sprawiedliwość. Jeśli nagle ktoś jest kimś więcej niż drugi, cóż, nie każdy to powie, ale była to rewolucja feministyczna, po trzecie rewolucja religijna, która zwróciła się przeciwko chrześcijaństwu i na nowo odkryła hinduizm, buddyzm i tak dalej, a także rewolucja narkotykowa. Od czasu tej rewolucji mamy problem narkotykowy, który tak bardzo zagraża naszemu społeczeństwu i nikt nie ma już rozsądnego rozwiązania w polityce, a najrozsądniejszą rzeczą, jaką się dziś proponuje, jest liberalizacja, ponieważ nie można z nią walczyć tak, jak proszę. To jest całkowita kapitulacja wobec siebie, wobec problemu. Ale ta rewolucja ma również swoje korzenie i sięga jeszcze dalej, do Karola Marksa od 1800
1818 roku do 1883 roku Karol Marx, Niemiec żydowskiego pochodzenia. Jego ojciec wstąpił do kościoła protestanckiego, ale trzeba powiedzieć, że Marx ma bardzo interesujące pochodzenie zarówno w linii matki, jak i ojca. Od rabinów do około XVI wieku, więc mamy z nim mieszankę żydowskich korzeni i chrześcijańskich idei poprzez jego konwersję do kościoła protestanckiego i chrześcijańskich idei widocznych właśnie w jego maturze. Poprzez jego nawrócenie się, konwersję do kościoła protestanckiego, jak wspomniałem o maturze albo eseju maturalnym, ale to samo. Jego esej z matury był zatytułowany Związek wierzącego z Chrystusem, traktat o Ewangelii Jana 15 rozdział, przypowieść o prawdziwym krzewie winnym. Niewiarygodno, jak mógł pięknie pisać o wierze chrześcijańskiej, ale w czasach studenckich zerwał z Bogiem, a później stał się ojcem marksizmu. A jego pogląd na historię jest po prostu przedstawiony w następujący sposób. Na początku był pierwotny raj ludzkości, był to raj socjalistyczny. Wszyscy ludzie mieli wszystko wspólne. Nikt nie powiedział, że to należy do mnie. Ale upadek człowieka nastąpił, gdy mężczyzna powiedział, że to jest moja żona. Więc mieli wszystko wspólne, zgodnie z jego pomysłem, i to było zerwanie. A więc mężczyzna zdobył władzę nad kobietą i tak nowy system pojawił się na tym świecie. Wydarzył się, gdy mężczyzna powiedział o swojej kobiecie, że to jest moja żona. Więc mieli wszystko wspólne. I później ten nowy system, gdy się pojawił na świecie, silniejsi zdominowali słabszych. Oczywiście słabsi powstawali w rewolucji przeciwko silniejszym, ale potem stali się silni, a słabi powstali przeciwko nim. Słabsi powstali przeciwko nim ponownie, więc postrzega całą dalszą historię jako historię rewolucji. A w swoich czasach uważał, że dochodzi do ostatniej wielkiej rewolucji. Słabsi to proletariusze w uprzemysłowionym społeczeństwie, w fabryce, biedni ludzie, którzy są po prostu wykorzystywani przez tych bogatych i uzależnionych od luksusu właścicieli fabryk, a proletariat musi powstać i wykorzystać ich. Proletariat musi obalić tę klasę, a następnie ustanowić rządy socjalistyczne, które mają być rządem przejściowym, dopóki nie będzie już żadnego rządu, ale w końcu socjalistyczny raj, w którym wszystko znów należy do wszystkich, a nawet małżeństwo nie będzie już istnieć. O, widzisz, skąd bierze się to, że zieloni tak odrzucają małżeństwo? Nie mam na myśli małżeństwa mężczyzny i kobiety. Oni nie mają nic przeciwko małżeństwu mężczyzny i mężczyzny, ale małżeństwu mężczyzny i kobiety tak. To już jest czarna plama u Marksa, który zakłada, że na początku nie było małżeństwa, które było tylko konsekwencją socjalistycznego upadku z łaski. Ale jeśli się nad tym zastanowisz, zdasz sobie sprawę, że to niesamowite podobieństwa do Biblii. Biblia mówi również, że na początku ludzkość znała raj i że potem doszło do upadku w grzech poprzez łamanie przykazań Bożych, a następnie świat stał się trudny w cierpieniach i wojnach. Tak, Biblia również to opowiada. A na końcu będzie wspaniały stan ostateczny, który będzie nawet zielony, ponieważ doświadczyliśmy tutaj informacji, że będzie tysiącletnie królestwo pokoju Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa Mesjasza, zgodnie z objawieniem 20 rozdział i wieloma innymi miejscami, więc te podobieństwa są niesamowite. I teraz zdajesz sobie sprawę, skąd Marx zaczerpnął te idee. Pochodzą one z Biblii, z judaizmu i z chrześcijaństwa. Stary i Nowy Testament tego naucza, ale on całkowicie odwrócił się od Boga i po prostu ukradł te idee i całkowicie je poprzekręcał i wypaczał.
A kiedy przekręcasz prawdy biblijne, staje się to niebezpieczne. Widzieliśmy również, że 2000 lat historii Kościoła, gdy tylko Biblia została przekręcona, stało się zło na ziemi. Teraz zieloni pomachaliby, gdybyś mówił o Karolu Marksie. Dlaczego to jest tak straszne? A przecież to ich ojciec, ich przodek, ich po prostu protoplasta. Tylko trochę się zmieniło. Po I wojnie światowej założono szkołę frankfurcką, Instytut Badań Społecznych, który był związany z Uniwersytetem we Frankfurcie. Ważnymi ludźmi byli tam Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Erich z Herbert. Markus i ci ludzie powiedzieli, że Marx już się mylił, ponieważ jego pogląd nie był poprawny w jego czasach, a sprawy rozwinęły się zupełnie inaczej. I kiedy byś to widział około 1923 roku, co dzieje się wtedy w Rosji? Socjalizm dochodzi do władzy, ale co tam się dzieje? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został zbudowany jako niesprawiedliwy system, a oni nie postrzegali go w ten sposób, a następnie kilka lat później narodowy socjalizm pojawił się w Niemczech. A to nie pasuje do tego, co powinno się wydarzyć inaczej, zgodnie ze schematem historii Karola Marksa. Więc w jakiś sposób Marx w ogóle nie działa, nie nadaje się do użytku, ale mówią, że musimy to przemyśleć. I nadal musimy mieszać to z psychologią Zygmunta Freuda i to dało początek neomarksizmowi. Neo oznacza nowy marksizm, nowy marksizm. I to jest to, co powiedziałem na początku. Jest to bardzo ważny korzeń zielonych, najpierw marksizmu, ale potem w jego nowej interpretacji neomarksizmu. I tam znajdujemy ojców i matki ruchu 1968 roku, który zaplanowali. Tutaj można zobaczyć na przykład Herbert Markus z 1898 do 1979 był pochodzenia żydowskiego, musiał uciekać przed nazistami, udał się do USA i tam mógł kontynuować swoją szkodliwą pracę, jak powiedział, nauczał, że ludzie powinni być uwolnieni od wszelkich ograniczeń. To jest dla niego najważniejsza rzecz i nie przejmuje się właścicielami fabryk i proletariuszami, nie biednymi pracownikami fabryk. Oni już tak naprawdę nie istnieją. Związki zawodowe się zaangażowały, mają ubezpieczenie społeczne i tak dalej. Tak wielu z nich w rzeczywistości nie radzi sobie tak źle. Tak więc ci ludzie ze szkoły frankfurckiej zdali sobie sprawę, że nie są to ludzie, których nie można wykorzystać jako rewolucjonistów. Są już zbyt zepsuci, aby być rewolucjonistami. Nie można ich już wykorzystywać. Trzeba szukać gdzie indziej, ale na przykład ograniczenia istniejące w rodzinie. Od tego trzeba zacząć. I kto jest najgorszy? Ojciec, mężczyzna. I to jest jedna z cech XX wieku. W naszej zachodniej kulturze mężczyzna jest postrzegany jako zły. I od tego trzeba zacząć. Ograniczenia, które istnieją w rodzinie, od tego trzeba zacząć. I kto jest najgorszy? Mężczyzna. I to jest cecha, jedna z cech XX wieku. W naszej zachodniej kulturze mężczyzna jest określany jako ten zły. Rozwija się rodzaj nienawiści do ojca. Jak dobrze wiemy z psychologii Freuda, z kompleksem Edypa, temat nienawiści do ojca odgrywa bardzo ważną rolę. I tutaj Marx powiedział, że celem tego wszystkiego było wyłonienie się całkowicie z erotyzowanego społeczeństwa, zabawy. Więc teraz rozumiesz, kiedy zieloni mówią o ruchu homoseksualnym, ruchu gender, a dzieci, ich zdaniem, powinny być seksualizowane od dzieciństwa,
od przedszkola, jeśli nie wcześniej. To są dokładne idee stojące za tymi myślami z tego punktu widzenia. Następni ludzie w latach 60. postrzegali rewolucjonistów nie jako robotników fabrycznych, ale hipisów. A następnie także ruchy wyzwoleńcze Trzeciego Świata i feministki. Herbert Marx stał się wiodącą postacią w latach 1968. A raport Kinsneya z 1948 roku autorstwa Alfreda K. odgrywa dla niego ważną rolę. A w szczególności Herbert Marcus wywołał rewolucję seksualną, a Kinney sporządził raport na temat seksualności społeczeństwa i powiedział, że nie jest to rewolucja seksualna. O seksualności w społeczeństwie powiedział, że w tym społeczeństwie ludzie zachowują się tak, jakby żyli w czystości seksualnej. W rzeczywistości ludzie robią różne rzeczy w tajemnicy, więc przeprowadził wywiady z ludźmi i pokazał, jak ci ludzie myślą perwersyjnie i jakie złe fantazje mają w tej dziedzinie. A ten raport miał pokazać, że jest to całkowicie normalne, że każdy aspekt musi zostać wyjaśniony. Jeśli ktoś miał jakieś fantazje jako pokusę, mógł powiedzieć, że wszyscy tak mają, ale zawsze udają, że są ponad tym. Choć w rzeczywistości wszystko, co możliwe, jest przeżywane w ukryciu przed nim. A to było oczywiście oszustwo. Ten raport to spowodowało, że naprawdę doszło do pęknięcia tamy w tym obszarze, jakim jest uwodzenie, i ten raport był naprawdę takim właśnie fałszerstwem. Kolejną ważną osobą jest Simone de Beauvoir. Jest ona matką rewolucji feministycznej w latach 68. a także rewolucji seksualnej. Ta kobieta żyła w trójkątnym związku i tam również można zauważyć rozpad małżeństwa i rodziny, a jedną z osób w tym trójkącie był filozof Jean-Paul Sartre, którego niektórzy mogą nadal znać ze szkoły. Stał się znany jako filozof bez sensu życia. To pokazuje trochę, w jakim środowisku myśli ta kobieta żyła i czuła się komfortowo. Simone de Beauvoir powiedziała, że małżeństwo jest narzuceniem. Zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co w jakiś sposób brzmi jak dominacja lub władza, lub jest odrzucane. Małżeństwo było narzuceniem i była zwolenniczką homoseksualności, ale musisz sobie wyobrazić, oczywiście było to w czasach, gdy te rzeczy były postrzegane w społeczeństwie zupełnie inaczej niż dziś. Dla większości ludzi aż do lat 30. XX wieku homoseksualność była karana więzieniem zgodnie ze szwajcarskim prawem. To nie było tak dawno temu. Tak, a dziś musisz uważać, aby nie skończyć w więzieniu, jeśli zajmiesz inne stanowisko. Jeśli zajmujesz stanowisko odmienne od mas, każdy, kto nie podąża za duchem czasu, jest dziś karany, a ona publicznie przyznała się do aborcji, co dziś nie brzmi tak spektakularnie, ale w tamtych czasach aborcja była przestępstwem podlegającym karze. A ta kobieta zabrała głos i zabierając głos również coś zmieniła, a wypowiadając się spowodowała również pęknięcie tamy, tak jak wiele rzeczy, które robimy, ponieważ myślimy, że on lub ona robi to tak mało z własnego przekonania. Tak, to pokazuje, jak wpływają na nas opinie innych, a ona wywołała ten wrogi obraz z trójką dzieci w kuchni. Ponadto należy wspomnieć o Hermanie Hesse, który jest ojcem rewolucji narkotykowej i religijnej. Hermann Hesse urodził się w wierzącym domu pełnym rodzicielskiej opieki. Rodzice byli misjonarzami w Indiach, ale z misji ponownie można zobaczyć miejsce urodzenia Hesse w Kal w Niemczech. Był bardzo trudnym dzieckiem. Rodzice byli przerażeni nieposłuszeństwem. Takie są wszystkie dzieci. Trzeba je edukować i pokazywać im linię
za które nie należy przechodzić, ale raczej bardzo, bardzo trudne do wychowania dzieci są takie, że nie słuchają tych rad. Więc matka w ogóle nie dogadywała się z Hermanem i to jakoś nie uspokoiło się później. Niekiedy dorastanie się skończyło, nagle większość z nich się uspokoiła. Znowu widzisz wiele rzeczy inaczej. Nagle rodzice stają się w mgnieniu oka spostrzegawczy, a kilka lat wcześniej wydawali się tacy głupi i nic nie wiedzieli. Tak, ale z Hesse Chaos kontynuował życie z kobietami, narkotykami, alkoholem. Napisał książkę, broszurę, którą niektórzy ludzie mogli czytać w szkole, która jest niczym innym jak gloryfikacją buddyzmu, hinduizmu i DTE. Całkowicie w innym kierunku, podczas gdy rodzice byli misjonarzami chrześcijańskimi w Indiach. I dlatego ta broszura była tak ważna w latach 60. XX wieku dla młodych ludzi, którzy nagle zaczęli dokonywać odkryć, odkrywali buddyzm i hinduizm, ale muszę powiedzieć, że większość z nich nie miała pojęcia, czym naprawdę są buddyzm i hinduizm. Trzeba pojechać do Kambodży, Tajlandii czy gdziekolwiek i ludzie pytają, co to jest nirwana. Tak, to jest niebo, ale co to jest nirwana? I otrzymujesz wszelkiego rodzaju odpowiedzi. Każdy ma swój własny pomysł i tak naprawdę nie wie, o co chodzi w tej religii. Ale tak wielu młodych ludzi, którzy myśleli, że teraz znaleźliśmy coś znacznie lepszego niż chrześcijaństwo, niż Ewangelia, a potem jego książka Steppenwolf, naprawdę kiepska książka o narkotykach. Książka ta była polecana młodym ludziom w latach 60. przez Timothy'ego Leary'ego, profesora, który był czołową postacią lat 60. w Kalifornii. Zalecał również zażywanie LSD, aby uciec od burżuazji, ale jako wskazówkę podał wilka stepowego Hermana Hessego, autorstwa człowieka, który nie mógł poradzić sobie z własnym życiem i który miał być nauczycielem nadchodzącego pokolenia, a ponadto Jeana Jacques'a Rousseau. Jacques Rousseau, ale teraz cofamy się jeszcze dalej niż Marx, ale jest to również bardzo ważny ojciec zielonych, 1712-78, który również powiedział, że na początku był stan natury, który był rajem i powiedział, że natura jest czymś takim samym jak dobro. Im bardziej żyjesz w harmonii z naturą, tym lepiej i dlatego dla niego dzika jest przyroda i dziki mężczyzna z plemienia lub kobieta z rdzennego plemienia to ideał, który był naprawdę dla naprawdę szczęśliwych, radosnych i afirmujących życiem ludzi. Oczywiście kultury plemienne nie mogą tak naprawdę porozmawiać z tymi ludźmi, pod jakimi lękami żyją, przed duchami, przed demonami, przed złymi duszami i tak dalej, że całe życie charakteryzuje się tym, że szczęśliwy dziki w ogóle nie istnieje. Ale przedstawił ten fałszerz to w ten sposób. On sam nigdy tego nie powiedział, ale to powiedzenie dokładnie wyraża jego filozofię powrotu do natury, która jest sloganem zielonych, który całkowicie odpowiada Rousseau, a Rousseau powiedział, że człowiek jest dobry z konieczności, a także napisał wiele o edukacji i pedagogice i dokładnie wyjaśnił, jak kształcić dzieci, podczas gdy oddał swoje własne dzieci do domu dziecka. Tak naprawdę mężczyzna oddał swoje dzieci do domu dziecka i wyjaśnił innym, jak kształcić dzieci, co nie jest w ogóle możliwe. Tak, to przypomina mi dzisiejszych pedagogów seksualnych lub księży rzymskokatolickich, którzy mówią, jak kształcić dzieci, jak kierować nimi w tej dziedzinie i wyjaśnił innym, jak wychowywać dzieci, co w ogóle nie jest możliwe w jego przypadku. A to jest bardzo szokujące, że takie coś miało miejsce. Jeśli ich zapytasz, sami wychowywali kilkoro dzieci, tak wiesz, co to oznacza cały rozwój. Ale nie tylko kilka godzin z młodymi ludźmi, ale 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku i przez 18 lat twojego życia z dzieckiem. To jest dopiero punkt zwrotny, którego tamci nie mieli. Poza tymi marksistowskimi i neomarksistowskimi korzeniami
Warto wspomnieć, że zieloni opierają się na naturalnym soteryzmie. Wśród zielonych jest wielu ezoteryków, którzy uważają ziemię za boginię i nadają jej stare imię starożytnych Greków Gaja, które oznaczało boginię ziemię, więc natura jest postrzegana jako coś ożywionego, coś duchowego i z tego wynika szacunek dla natury, aby jej nie niszczyć. Jest czymś innym niż czczenie natury, a Biblia mówi, że czczenie natury jest bałwochwalstwem. Czytamy w Rzymian 1 rozdział, werset 25. My, ludzie, którzy zamieniliśmy prawdę Bożą w kłamstwo i ofiarowaliśmy więcej czci i służby stworzeniu niż Stwórcy, który jest uwielbiony na wieki. Tak, zielona ideologia mówi tylko o naturze, ale nie o tym, który stworzył naturę. Z pewnością mówią o stworzeniu, ale nie o Stwórcy. I to jest bałwochwalstwo o stworzeniu, ale nie Stwórcy. I to odłączenie wyjaśnia, dlaczego ludzie zaczynają czcić stworzenie zamiast Stwórcy. A to jest bałwochwalstwo. A cały ten mistycyzm natury jest oczywiście czymś całkowicie sprzecznym z nauką. Jeśli postrzegasz kamień jako coś żywego, mówimy tak, z naukowego punktu widzenia kamień naprawdę jest martwy. Z naukowego punktu widzenia kamień jest w ogóle nieożywiony. A nawiasem mówiąc, również ze zdroworozsądkowego punktu widzenia musi być naukowy. To jest martwe, a nie życie. To śmierć, a nie życie. Ale jeśli moce i życie są przypisywane wszystkiemu, co jest to całkowicie naukowe, to jest to całkowicie nienaukowe. To jest całkowicie nienaukowe. Podkreślam to, ponieważ ta partia podkreśla, że jest bardzo naukowa i znacznie bardziej naukowa niż ci, którzy nie podzielają jej ideologii. Po tym, jak przyjrzeliśmy się problemowi kultu przyrody, który według Biblii jest bałwochwalstwem, a przy okazji, gdy nauczyciel biologii mówi, spójrz na te kwiaty i spójrz na tę funkcję tutaj tego, jak natura wspaniale wyposażyła wszystko, jak natura wyposażyła i tak dalej, ale przecież natura nie może w ogóle myśleć, natura nie może niczego zaplanować, natura nie może niczego rozwinąć, natura nie może rozwinąć żadnego projektu, który nie jest zawarty w naturze i który jest przypisywany naturze poprzez doktrynę, bo tylko Bóg może zrobić i to jest całkiem konkretnie bałwochwalstwo, jeżeli ktoś przypisuje naturze jakieś funkcje. Jeśli przypisuje się chwałę, mądrość i wnikliwość Stwórcy, naturze zamiast Stwórcy. A zatem doktryna ewolucji jest oczywiście bardzo ważną podstawą tej zielonej ideologii, która ostatecznie zamienia naturę w boginię, ziemię, boginię, a naturę w bogów. Seksualizacja jest bardzo ważną bronią dla zielonych. Ale tutaj Herbert Marus po prostu przesyła pozdrowienia. To wszystko jest ideologią w celu realizacji planów naszego społeczeństwa, które nie są dla nas dobre, ale odpowiadają intencjom twórców i programów. A celem zielonych jest rozwiązanie biblijnej moralności seksualnej. Walczą przy tym, co okazało się dobre, gdy jest przeżywane zgodnie z instrukcjami Stwórcy. Oczywiście małżeństwo może być bardzo złą rzeczą, jeśli jest zawarte na złych podstawach, ale to nie jest problem z małżeństwem konkretnym, ale problem polega na tym, że nie przeczytałeś i nie zastosowałeś się do instrukcji, jeśli chcesz zawrzeć małżeństwo. Jeśli kupisz kuchenkę mikrofalową, musisz się trzymać instrukcji i nie możesz powiedzieć, że jest to moja inicjatywa, zrobię w niej co zechcę i wysuszę w niej mojego pieska czy chihuahua, a to wyjdzie dobrze. A to jest sprzeczne z instrukcjami i tak samo jest, jeśli nadużywasz małżeństwa i nie przeżywasz go tak, jak Stwórca opisał to w swoim słowie w Biblii. Tak, to nie wychodzi dobrze, ale jeśli przestrzegasz zasad Biblii, to są szczęśliwe małżeństwa, szczęśliwe rodziny i stabilne rodziny oraz dzieci, które naprawdę otaczają się i zabezpieczają wsparciem. I czują się wspierani i mogą rozwijać się normalnie, w zdrowy sposób. Teraz
przyjrzyjmy się. W Księdze Rodzaju, pierwszy werset, 27, przepraszam, pierwszy rozdział, 27 werset. W opisie stworzenia czytamy: i Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na obraz Boga stworzył go. Mężczyzną i kobietą stworzył ich, całkiem dosłownie w języku hebrajskim. I nie mówi tutaj ja i Isa, mężczyzna i kobieta, ale Zachariasz ale mówi, że to jest Nekewa i Zachar. Zachar i Nekewa. A to oznacza mężczyznę i kobietę, co jeszcze bardziej podkreśla płeć biologiczną. Zachar znaczy męski, Nekewa znaczy żeński. Bóg stworzył człowieka na początku w tej dwubiegunowej relacji: mężczyzna, który jest mężczyzną biologicznie, i Nekewa, która jest kobietą. I Nekewa, a to oznacza mężczyznę i kobietę, co jeszcze bardziej podkreśla płeć biologiczną. Bóg stworzył człowieka na początku w tym dwubiegunowym związku: mężczyzna, który jest biologicznie mężczyzną, a kobieta, która jest biologicznie kobietą. A zieloni również chcą to rozwiązać w genderowym szaleństwie, które jest narzucane, szaleństwie płci, które jest dziś narzucane całemu światu, a ONZ współpracuje z Unią Europejską i tak dalej. A lokalne rządy przyłączają się do tego i jest to tak szalona rzecz, że tak mówisz nie płci. Jest to uwarunkowane społecznie, zdaniem zielonych. Dajesz chłopcu samochody do zabawy, a potem staje się takim macho. I dajesz dziewczynce lalki, a wtedy staje się taka kobieca. Tak, to jest pogarda dla kobiecości. Co teraz zrobiłem, to nie jest w ogóle możliwe. To nie jest szacunek dla kobiet i kobiecości, a z drugiej strony, jeśli po prostu postrzegasz mężczyznę jako mięśniaka w obcisłej koszulce i krótkich rękawach, lub nawet jako mężczyznę w krótkim rękawem, koszula z krótkim rękawem lub w ogóle bez rękawów, aby pokazać mięśnie, tak, mężczyzna obejmuje więcej niż to i jest to pogarda dla niego, co jest prawdziwą męskością. Teraz w gender mówi się, że chłopiec musi sam zdecydować, czy chce być kobietą, czy mężczyzną. Później płeć społeczna, którą wybiera, nie musi odpowiadać płci biologicznej według zielonych. Dlaczego nie tak? Są ludzie, którzy naprawdę mówią, że biologicznie jestem mężczyzną, ale czuję się kobietą i to powinno być szanowane i honorowane, a to pokazuje, że istnieje znacznie większa różnorodność płci, niż ludzie myśleli do tej pory. Tak, cała historia ludzkości widziała to inaczej. To niesamowita arogancja. Jeśli twierdzisz teraz w 2024 roku, z tą ideologią gender odkryliśmy naprawdę i wszyscy ludzie, cała ludzkość, którzy byli przekonani, że jest inaczej, mylili się, co jest niewiarygodne, a ci, którzy dziś mówią przeciwko temu, muszą po prostu poczekać, aż zostaną zakuci w kaganiec, co nie ma nic wspólnego z demokracją. Każdy zielony, kiedy zieloni mówią więcej o demokracji, kiedy mówią więcej demokracji, gdzie jest to, że musiałbyś mieć wolność wypowiadania się przeciwko tym rzeczom bez kończenia w więzieniu. Ale argumentem jest to, że są ludzie, którzy czują inaczej i to pokazuje, że w rzeczywistości istnieje ich zdaniem szerszy zakres. Tak, cóż, są też ludzie, którzy czują się jak zwierzęta. Tak, to dobrze znana choroba w psychiatrii, bo antropia. Jest ktoś, kto jest przekonany, że jest ptakiem i dlatego chce spędzić noc na drzewie. I są też ludzie, którzy są przekonani, że są innymi zwierzętami. Jest też coś takiego jak słowo boantropia, boa, bo w rzeczywistości oznacza wół, więc osoba, która czuje się jak wół i która nieustannie wydaje te zwierzęce dźwięki, ponieważ czuje się jak krowa. I mamy przykład boantropii w Biblii, Daniela 4 rozdział. Nebukadnezar oszalał, a potem naprawdę żył jak zwierzę przez 7 lat.
a także jadł trawy, a potem znów wyzdrowiał. Chcę tylko powiedzieć, że ktoś może powiedzieć, że nie czuję się jak człowiek w moim ludzkim ciele, ale czuję się jak ptak, więc musimy rozszerzyć całą sprawę jeszcze bardziej. Nie tylko te różne płcie społeczne, ale musimy również wprowadzić opcję wpisania wołu lub ptaka w paszporcie. Teraz zdajesz sobie sprawę, gdzie skończysz, jeśli weźmiesz uczucia mniejszości bez wyjaśnienia, skąd to się właściwie bierze, jakie są czynniki, jak wyglądało życie rodzinne, wychowanie i tak dalej. Skąd ta niepewność, kiedy patrzysz na biografię, wtedy rozumiesz, ale to jest po prostu lekceważone. Tak, wtedy musiałbyś również rozszerzyć to w taki sposób, aby po prostu uwzględnić po antropię, a podałem tylko jeden przykład. Jest jeszcze kilka przykładów psychiatrii, które byłyby do tego odpowiednie. Tak, mam na myśli, że jeśli jedna osoba słyszy głosy i inni nie słyszą głosów, ja słyszę to wszystko mówiąc głosem, nie słyszę nic, tak, cóż, on tego nie słyszy, ale są również warianty, w których nie można uznać za poddających się terapii. Dlaczego mówię, że teraz jest coraz większa presja, szczególnie ze strony zielonych? Nie wolno traktować homoseksualizmu tak więc jak kiedyś. Jeśli ktoś ma takie skłonności, mówi, nie chcę tak żyć, to może decydować o sobie. Nie wolno mu zdecydować o sobie. Trzeba tego zakazać. To jest naprawdę forsowanie w dzisiejszej polityce. Nie wolno go traktować, nie wolno mu tego leczyć, nie wolno mu tego zmieniać. Och, wolność jest, więcej demokracji, więcej humanitaryzmu. Tak, i tak można by powiedzieć, że jeśli ktoś słyszy głosy, to też nie można tego leczyć. To tylko wariant, odmiana, który trzeba pozostawić takim, jaki jest. Tak, a jeśli ktoś czuje się jak ptak, to też nie można go leczyć. Tak, być może w końcu uda się sprawić, że znów stanie się szczęśliwą osobą, więc nadal będzie szczęśliwą osobą, ale nadal będzie czuć się jak osoba. Tak, nikt nie ma nic przeciwko temu i to znowu pokazuje nielogiczność całej argumentacji. Nie chodzi o prawdę, ale o bardzo specyficzne ideologiczne cele polityczne, które są realizowane. A cała sprawa jest dramatyczna, ponieważ ostatecznie jest to bunt przeciwko samemu Bogu. To jest naruszenie wszystkich przykazań, wszystkich 613 przykazań, co widzieliśmy tutaj pierwsze z rzędu, jedno z pierwszych przykazań mówi, żeby nie oddawać czci innym bogom, a drugie mówi, żeby nie czcić materii, obrazu i tak dalej, ale to jest dokładnie, co znajdujemy w tych przykazaniach. Tak, ale to jest dokładnie w ideologii zielonych. Natura jest ubóstwiana, materia jest ubóstwiana, ale prawdziwy, wieczny Bóg jest całkowicie wykluczony, a to również łamie kolejne przykazanie, żeby nie hańbić imienia Boga, ale to jest dokładnie to, co jest robione, gdy tylko prowadzisz Boga do tej całej kwestii, musisz wypróbować to publicznej dyskusji politycznej z zielonymi, a wtedy zobaczysz, że imię Boga jest hańbione. Kolejne przykazania mówi, że które Bóg nakazuje i jest hańbione. I tutaj jest bardzo ważne, który pokazuje w Nowym Testamencie, żeby brać pod uwagę Dzień Pański, czyli niedzielę. To wszystko jest również w polityce zielonej bez znaczenia. To również powinno być ich zdaniem zniesione. Czci ojca swego i matkę swoją. Tak, walcząc tak przeciwko rodzinie i małżeństwu, łamie się to przykazanie, wprowadzając rodzica jeden i rodzica drugiego, co jest dokładnie naruszeniem tego przykazania. Tutaj należy czcić ojca i matkę, a nie rodzica pierwszego i rodzica drugiego i rodzica pierwszego, który teraz jest rodzicem pierwszym, biologiczną kobietą, czy inaczej. Lub tak, zauważyliśmy, że cała ta sprawa jest tak nielogiczna, że chcą umieścić wszystko na tym samym poziomie. Nie ma nikogo, kto byłby ponad drugim, tak, ale rodzic pierwszy i rodzic drugi
to hierarchia. Rodzic pierwszy ma pierwszeństwo, a potem jest rodzic drugi. Więc kto jest lepszy, kto jest starszy, kto jest pierwszy, a kto jest drugi. Ale mówi o honorze ojca, Słowo Boże, a to jest mężczyzna, który jest również biologicznie mężczyzną. A z kolei, jeśli chodzi o kobietę, biologicznie kobietę, i to wtedy jest matka. Dalej, po szóste, przykazanie, kolejne przykazanie związane z zabijaniem. Tak, a co z aborcją? I matkę, która jest również biologicznie kobietą w przywództwie rodziny i takie zamieszanie. Także mamy nie cudzołóż, ale zieloni domagają się całkowitego rozwiązania małżeństwa i nie ma barier seksualnych według ich ideologii. I to jest prawdziwy problem. Ale to jest oczywiste i wyraźne naruszenie kolejnego przykazania z 613, które daje bardzo jasne wytyczne co do tego, gdzie seksualność powinna być przeżywana, a mianowicie tylko w ramach małżeństwa i mianowicie między mężczyzną i kobietą i między biologicznym mężczyzną i biologiczną kobietą. Starzy socjaliści mówili, że własność jest kradzieżą, co jest niewłaściwym stwierdzeniem, bo Biblia chroni własność prywatną. Ale w przeciwieństwie do tego Bóg chce własności prywatnej i dlatego Bóg w Biblii mówi nie kradnij. Oczywiście Biblia krytykuje i siłą podkreśla niegodziwość, miłości do pieniędzy, chciwość i chęć kradzieży. Nawet ci, którzy nie chcą się dzielić i tak dalej, są potępieni w Biblii. Ale z drugiej strony Bóg chroni to, że mamy własność prywatną, którą dysponujemy, a nie inną. Szczególnie w tych lewicowych ideologiach, które obejmują również teologię zielonych, chcesz redystrybuować wartość, własność, chcesz zabrać to, co należy do niektórych ludzi i rozdać to inaczej, ale to jest ich sprawa. Jeśli to jest ich własność, to musisz zdecydować w ramach swojej odpowiedzialności i swojej własności, że dajesz to tam, a nie tam. Marksizm i neomarksizm mają ogromny problem z kolejnym przykazaniem. Także nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Za chwilę przejdziemy do tematu zmian klimatycznych. Te wszystkie rzeczy, które zostały po prostu rozpowszechnione bez odpowiadania prawdzie, co jest naruszeniem 9 punktu z naszej wypowiedzi dotyczącego kolejnego przykazania z 613. A następnie kolejnego przykazania nie będziesz pożądał, które jest związane z poprzednimi przykazaniami. Nie tylko, aby nie zabierać, ale także, aby nie pożądać tego, co bogaci mają dla siebie. I zdajemy sobie sprawę, że najsilniejszą bronią, jaką dziś władają zieloni, jest broń zmian klimatycznych. Wymieniłem różne bronie, ale tą, która wyjaśnia ten ostatni ogromny sukces zielonych i prawdopodobnie kolejny sukces zielonych w najbliższej przyszłości, jest kwestia zmian klimatycznych. Twierdzenie, że człowiek jest winny temu, że klimat się zmienia, a Ziemia staje się coraz cieplejsza i że wszystko to prowadzi do katastrofy. Człowiek jest winny produkcji CO2 lub emisji CO2, a teraz świat musi zostać uratowany przez ludzi płacących. Och, to przypomina mi średniowiecze, kiedy ludzie również płacili za zbawienie. Były to listy odpustowe, a dziś to certyfikaty CO2. Są naprawdę winne. CO2, a teraz nadszedł czas, aby uratować świat, zmuszając ludzi do płacenia, co przypomina właśnie te średniowieczne relacje. To jest ogromna katastrofa. I kto nie przyłączy się według zielony teraz, to uniemożliwia uratowanie świata, a teraz zmiany klimatyczne. Zamierzam zadać pierwsze pytanie. Czy zaprzeczasz?
Zmiana klimatu. Nie zaprzeczam zmianie klimatu. Wierzę w zmianę klimatu. Klimat zawsze się zmieniał. W całej historii Ziemi nigdy nie było klimatu stabilnego, ale zawsze były zmiany klimatu, więc nie zaprzeczam zmianie klimatu, ale jestem przekonany, że zawsze były zmiany klimatu i tak też było w ciągu ostatnich 2000 lat w Europie. Czasy, kiedy było znacznie chłodniej, były czasy, kiedy było znacznie cieplej, gdzie nadal można zobaczyć zdjęcia alpejskich przejść bez śniegu, gdzie dziś zawsze jest śnieg. Tak więc zawsze były zmiany klimatu. Nie zaprzeczam zmianom klimatu. Pytanie nie było tak szczęśliwe od tego, jak dziennikarz je zadał. Czy zaprzeczasz zmianom klimatu? Powinieneś uderzyć tym pytaniem dokładniej. Czy wierzysz, że CO spowodowane jest przez człowieka? O, nie sądzę. A to dlatego, że cała sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i nie ma nic wspólnego z nauką. Jeśli chcesz prześledzić coś tak złożonego jak klimat, z powrotem do jednego czynnika chcesz to sprowadzić, jak jest na przykład emisja CO2 z wulkanów i tak dalej, to jest gigantyczne. Tak, dobrze, teraz musiałbyś zatkać wszystkie wulkany trochę i zatrzymać je tak, to nie jest możliwe. Dlatego nie mówi się o tym, ale koncentruje się na CO2 od ludzi. I to jest ogromny błąd, który tylko w ostatnim fakcie był pewien krótki artykuł w lipcu 2019 roku Tomasa Lachenmeyera Czas świeckiej prawdy i tam wskazano, że to słynne czasopismo naukowe Nature, jedno z najbardziej znanych czasopism naukowych, opublikowało teraz badanie brytyjsko-rosyjskiego zespołu badawczego, który przeprowadził analizę historyczną cykli klimatycznych w przeszłości i doszli do wniosku, że teraz zbliża się cykl, w którym Ziemia ochłodzi się przez następne 350 do 400 lat. Zespół badaczy, którzy przeprowadzili te historyczne badania i twierdzą, że jest to związane ze zmianą plam słonecznych. Wierzą we wpływ plam słonecznych i cyklu słonecznego na klimat. Tak, to byłby kolejny czynnik. Tak, jestem przekonany, że odgrywa rolę, ale nie jest jedyną. I to właśnie mówi cykl plam słonecznych. A następnie cykliczne chybotanie się Ziemi wokół Słońca jest związane z nachyleniem osi Ziemi. Dlaczego wspominam o tym tylko po to, aby pokazać, że nie jest prawdą, że świat naukowy jest po prostu jednomyślny w wyjaśnianiu zmian klimatycznych przez emisję CO2 spowodowane przez człowieka. To nie jest jedność i są dość czołowi naukowcy, którzy mają inne zdanie. Nie twierdzą, że mają rację, ale chcę pokazać, że to wcale nie jest prawda, że jest to fałszywe świadectwo, jak gdyby wśród elity panowała całkowita jedność. I kolejny przykład to artykuł Fizyka atmosfery Richarda Lindzena, który przez 30 lat był profesorem meteorologii na Wydziale Fizyki Atmosfery Ziemi. Jest on jednym z wielu uznanych naukowców, którzy krytykują dzisiejszą medialną histerię klimatyczną i twierdzi, że istnieje wiele czynników takich jak orbitalna kwestia i mówi, że orbitalna zmienność kursu Ziemi ma znaczenie. Nachylenie osi Ziemi, a następnie inne czynniki kosmiczne, ale także chmury, oceany i tak dalej. A on mówi ze skromnością wybitnego naukowca, że żadna z tych rzeczy nie jest w pełni zrozumiana. A teraz jest tak, że kiedy ludzie mówią nam, że zmiany klimatyczne są nauką, a ktokolwiek zaprzecza tej emisji CO2 spowodowanej przez człowieka jako przyczynie zmian klimatycznych, jest tym, który jest po stronie nienaukowej. Musisz powiedzieć, skąd to się wzięło, że są naukowcy po tej stronie i naukowcy po tej stronie. W nauce wszystko jest tak jasno zdefiniowane.
papier o określonej wadze, a teraz możesz zmierzyć, jak wysoki jest tutaj, a potem to zostawię. Spadając możesz zmierzyć, jak długo to trwało, aż spadło na ziemię. A teraz możesz powtórzyć eksperyment, powiedzmy 100 tysięcy razy i zmierzyć, a następnie uzyskać najdokładniejszy średni czas mierzony i dzięki temu możesz obliczyć odległość Ziemi i możesz obliczyć przyspieszenie podczas swobodnego spadania, co daje bardzo jasne obliczenia i tam cała nauka całkowicie się zgadza. Dlaczego nie zgadzają się co do zmian klimatycznych? Ponieważ nie jest to prosta naukowa rzecz, w której przeprowadza się eksperyment i można dokładnie obserwować i określić wynik. Ale tutaj chodzi o bardzo złożone zjawisko, w którym wiele czynników jest ze sobą powiązanych, a następnie zwykle w nauce nie można już powiedzieć, że teraz zostało to udowodnione, ale wtedy zaczyna być koniecznie interpretowane. Wydaje się, że jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie te czynniki, a może nadal nie wziąłeś pod uwagę wszystkich czynników, że to i tamto prowadzi do tego wniosku, ale nie, absolutnie. Teraz zostało to udowodnione, ale potem zaczyna być konieczne interpretowanie. Wydaje się, że jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie te czynniki i być może nadal nie weźmiesz pod uwagę wszystkich czynników, że to i tamto prowadzi do tego wniosku, ale nie, absolutnie, ponieważ istnieje niepewność, ponieważ cała sprawa jest zbyt złożona, co jest powszechne w naukach przyrodniczych, a następnie na przykład statystyki również odgrywają ważną rolę, ale nie można powiedzieć, że to prawda. Statystyki również odgrywają istotną rolę, ale nie ma czegoś takiego jak prawda zamiast istotności statystycznej. Nie można powiedzieć, że jest to wyraźnie udowodnione, ponieważ jest to zbyt złożone i nie jest to tutaj zrozumiałe. Ale właśnie to mamy tutaj. Klimat jest tak złożony i jak mówi ten czołowy naukowiec, ten profesor Lenzen, wiele rzeczy jest w ogóle niezrozumiałych. I dlatego należy zachować skromność i powiedzieć, że nie zostało to udowodnione, a potem można by tak dalej z ludźmi wyróżniającymi się. Również laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Ewa Kever jest tutaj cytowany i on również widzi to zupełnie inaczej. Laureat Nagrody Nobla jest naprawdę jednym z czołowych naukowców zajmujących się przyrodą, który widzi to inaczej i dlatego zauważ, że taka histeria jest rozwijana w związku z klimatem i CO2, że zdajesz sobie sprawę, że chodzi o coś zupełnie innego, że mają agendę i że zauważyli, że dzięki tej kwestii zmian klimatu można nie tylko wygrać naród, ale nie tylko Europę, ale cały świat. Świat do walki, w której w końcu jesteś gotowy dać pieniądze w ogromnych ilościach, a więc cel marksistowskiej redystrybucji dóbr jest możliwy. To jest sztuczka i musisz przejrzeć tę sztuczkę i powiedzieć, że to wcale nie jest to, co się tutaj robi. Jest to nienaukowe w argumentacji, ale chodzi o, w cudzysłowie, ratowanie świata. Świat tak, ale można zobaczyć, jak rośnie liczba klęsk żywiołowych i to masowo. Tak, widzieliśmy o tym już dawno temu. Zawsze mówiliśmy chrześcijanom, w czasach ostatecznych dojdzie do bardzo masowych katastrof, a tutaj mamy właśnie mnóstwo katastrof. O katastrofach od 1900 do 2000 roku widać, że krzywa rośnie, tak, ale są w niej również trzęsienia ziemi i nie mają one nic wspólnego z dwutlenkiem węgla z naszych samochodów. I rośnie i był dość drastyczny przyrost tych klęsk. I widać, że to są po prostu znaki czasów ostatecznych we wszystkich możliwych obszarach. A Pan Jezus Chrystus przepowiada w mowie o czasach ostatecznych w Ewangelii Łukasza 21 i będą wielkie trzęsienia ziemi w różnych miejscach i głód i takie straszne wydarzenia. W równoległym fragmencie Mateusza 24 Pan Jezus porównuje te znaki czasów ostatecznych z bólem porodowym. I wiemy, że bóle porodowe nie przychodzą raz, a potem jest dziecko, ale przychodzą
i odchodzą, i przychodzą znowu i odchodzą, i mają tendencję do stawania się coraz silniejszymi, tak jak przesadna krzywa tutaj, o której wspomniałem, to jest właśnie dokładnie to, co się dzieje dzisiaj zgodnie z Biblią. Żyjemy w czasach ostatecznych. Czasy ostateczne zawsze mówiły, że są czasy ostateczne, ale musimy spojrzeć na to, co Biblia mówi o czasach ostatecznych. Czasy ostateczne to czas, w którym naród żydowski z całego świata wraca do domu, do ziemi swoich przodków i ponownie ustanawia państwo, które wydarzyło się tylko w naszych czasach, w 1948 roku. Państwo Izrael zostało ponownie ustanowione po prawie 2000 lat przerwy. I miliony Żydów wróciło do domu z całego świata w tym czasie. Pustynia miała ponownie zakwitnąć i to dzieje się również w Izraelu dzisiaj. I tak jest w przemówieniu Pana Jezusa o czasach ostatecznych na temat tych katastrof. Wspomniał o ponad 20 znakach czasów ostatecznych i możemy je dziś przedstawić jako spełnione na tym, co widać na żywo. Możesz posłuchać po prostu Słowa Bożego albo wykładu, który na ten temat głosiłem, który pokazuje oczywiście, że żyjemy w czasach, w których powinniśmy się obudzić i pomyśleć o tym, co oznacza ten wzrost, ale wykracza to daleko poza te opowieści z klimatem, a przy okazji ocieplenia. Mamy objawienie 16 rozdział, ale to dopiero przed nami. Objawienie dotyczy różnych czasów ostatecznych, w których już żyjemy, ale jego ostatnia część, a zwłaszcza 7 ostatnich lat przed powrotem Pana Jezusa Chrystusa, a następnie zielona przyszłość, te 7 ostatnich lat to wciąż przyszłość i są one opisane w objawieniu, ale czytam z objawienia 16, werset 8. I czterech aniołów wylewa swoją czaszę na słońce, zostało mu dane, aby spalić ludzi ogniem, a ludzie zostali spaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami i nie żałowali, aby go uczcić. Tak, jeśli nie jest to zmiana klimatu, to nie wiemy, co to jest, ale jest to zmiana klimatu, ale nie z powodu CO, ale z powodu tych katastrof i tego wzrostu katastrof w czasie, w którym naród żydowski wraca do domu i nigdy wcześniej tak nie było, kiedy ludzie mówili, że tysiąclecie jest teraz czasem ostatecznym. To było po prostu dlatego, że było to tysiąclecie. A Biblia mówi o tysiącletnim królestwie pokoju, ale tysiącletnie królestwo pokoju w Biblii jest tylko wtedy, gdy Pan Jezus Chrystus powróci i ustanowi nowe przymierze na ziemi. Więc to nie było od jego pierwszego przyjścia do tysiąclecia, które jest naprawdę super słabe. Tak, ale napisałem książkę, czy naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. 180 proroctw z Biblii o czasach ostatecznych już się spełniło w naszych czasach. Tak i teraz naprawdę chodzi o czasy ostateczne, tak? I teraz naprawdę możemy mówić o ratowaniu naszej planety, ale nie z powodu ludzkiego CO2. W przeciwnym razie chodzi o znacznie więcej i dlatego jest to tak tragiczne, że cała zielona fala kieruje poglądy ludzi w złym kierunku. Myślą, że mogą uratować się pieniędzmi. Taka była opinia Kościoła rzymskokatolickiego, że pieniędzmi można zaoszczędzić cierpienie czyśćcowe, ale to było przez reformatorów obnażone jako błąd, pokazując, że Biblia pokazuje, że człowiek nie może zbawić się własnymi uczynkami. Potrzebuje Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, więc nie możemy zbawić tego świata. Ale zielona fala odwraca nasz wzrok od tej natury i nas, którzy moglibyśmy zbawić naturę, zamiast kierować nasz wzrok na Stwórcę natury. Natura, z którą potrzebujemy pokoju, w tym tkwi problem. Potrzebujemy pokoju z Bogiem. I jak to jest możliwe? Chciałbym pokazać, że w końcu, w 6 punktach, musimy najpierw zdać sobie sprawę, że Bóg naprawdę istnieje. Stwórca natury nie może niczego stworzyć. Jest
tam, ale nie może niczego stworzyć. Tak stwórcza siła natury nie istnieje. Ale Biblia zaczyna się na początku od stwierdzenia, że to nie natura, ale Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Bóg, ten Bóg, który stworzył naturę, a nie natura nic nie stworzyła, więc to Bóg stworzył naturę i cały ten porządek w naturze stworzył Bóg. Ten Bóg jest tam i wszystkie cuda natury, które nie mogą być stworzone przez przypadek, co wyjaśnia, że Bóg istnieje, które to nie mogą być stworzone w wyniku prawdopodobieństwa, co czyni jasnym, że Bóg istnieje, ale po drugie musimy mieć jasność, że ten Bóg jest święty. Doskonale sprawiedliwy jest Bóg, więc nie Bóg, który mówi bardziej sprawiedliwy, ale Jego sprawiedliwość jest absolutnie sprawiedliwa pod każdym względem. W Ewangelii Jana, 1:5, i to jest przesłanie, które usłyszeliśmy od Niego i głosimy wam, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Chodzi o 1 Jana, 1:5. Więc wiemy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, więc Boga nie można przekupić. Nie ma w Bogu najmniejszego obszaru ciemności, który można przekupić i nie ma w Bogu ciemności. Ale w przeciwieństwie do tego musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy winni, ponieważ tej sprawiedliwości nie znajdujemy sami. Ale to jest problem zielonych, to jest problem ortodoksyjnego judaizmu. W liście do Rzymian apostoł Paweł wyjaśnia, że próbowali zbudować własną sprawiedliwość, która jest sprzeczna ze sprawiedliwością Boga. A zieloni mówią o większej sprawiedliwości, ale to jest sprawiedliwość, którą sami zbudowali, ale to jest wymyślona sprawiedliwość, która jest sprzeczna ze sprawiedliwością Boga. Jest to sprawiedliwość, którą sami ukuli. I nie można powiedzieć, aby byli sprawiedliwi i aby ta sprawiedliwość była ich sprawiedliwa. Jest to ich własna, wymyślona sprawiedliwość, która zaprzecza sprawiedliwości Boga. Więc jeśli uznamy, że jesteśmy winni, ponieważ złamaliśmy absolutne przykazania Boga, które wyrażają Jego sprawiedliwość, którą wszyscy złamaliśmy, więc wszyscy złamaliśmy przykazania Boga, to list do Rzymian, 3:23 mówi, że nie ma różnicy między wszystkimi ludźmi, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Oczywiście niektórzy są przestępcami, a inni tak zwanymi dobrymi obywatelami, ale tutaj nie ma różnicy. Wszyscy zgrzeszyli niezależnie od tego, czy są przestępcami, czy dobrymi obywatelami. I to jest punkt, w którym Biblia jasno pokazuje, że nasza wina oddziela nas od Boga. A zatem z natury nie mamy pokoju z Bogiem. Jest to oczywiście upokarzające i dlatego ideologia zielonych robi coś, aby zbawić świat, co tylko przemawia do naszej naturalnej arogancji, aby zrobić coś samemu, a następnie móc pochwalić się osiągnięciem, które jest nową wersją katolickiej doktryny sprawiedliwości z uczynków. Więc nie tylko handel certyfikatami i handel odpustami ma podobieństwa, ale jest ich jeszcze więcej. I tak jak w czasach reformacji musimy odejść od tej opinii, że możemy się sami zbawić, a nawet pieniędzmi musimy od tego odejść. Jest dzisiaj jesteśmy winni, ale co możemy zrobić? Pytanie jest problematyczne i musimy zdać sobie sprawę. Rzymian 3:23 jest to wyjaśnione, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i nie dostąpili chwały Bożej, ale możemy się tak bardzo starać, jak chcemy zrobić coś dobrego, pomóc tej staruszce po drugiej stronie ulicy, to wszystko jest dobre. Ale co możemy zrobić? Możemy starać się tak bardzo, jak tylko chcemy, aby przekazać darowiznę, zrobić coś dobrego i tak dalej. Więc to niestety nie zbawi nas. Wsparcie będzie w porządku, pomocne, ale to nas nie zbawi, nie przybliży nas do Boga ani o milimetr, więc nie osiągniemy chwały Bożej poprzez nasze własne osiągnięcia, a także nie poprzez histerię klimatyczną i nie przez wydawanie miliardów, które w rzeczywistości są zmarnowanymi, zniszczonymi pieniędzmi.
I tutaj widzimy jednoznacznie, że potrzebujemy pomocy z góry, z nieba, ponieważ nie mogliśmy przyjść do Boga. Bóg przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, Panu, stał się człowiekiem, powiedział: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Był gotów wziąć na siebie naszą obecną winę i był gotów wziąć naszą winę na siebie i zostać ukaranym na krzyżu, abyśmy nie musieli jej ponosić przez wieczność. I teraz jest kluczowe, żeby się nawrócić. To jest to, czego uczy Biblia. Ezechiela 33:1 pokazuje, jak Bóg tłumaczy, jak jesteśmy tutaj wzywani i jest to wskazane, abyśmy pokutowali ze swoich złych dróg. I jesteśmy wzywani, aby odkryć naszą osobistą winę w modlitwie do Boga nieustannie, co jeszcze wiemy. Jakiś czas temu pewna kobieta powiedziała mi, że zrobiła listę na papierze. Była dość długa i wymieniła wszystko, co przyszło jej do głowy w jej przeszłym życiu. Nie wiem, czy zrobiła to dobrze. Dlaczego niedobrze? Było to całkiem ciekawe. Mówię, że musisz... Nie mówię, że musisz to zrobić w ten sposób, ale to była prawdziwa pomoc dla tej kobiety i naprawdę zrobiła to, co chciała zrobić. Pomogło jej to i naprawdę przyniosła to, co napisała przed Boga i modliła się o przebaczenie. A także uwierzyła, że Jezus Chrystus poniósł wieczną karę na krzyżu, a następnie otrzymała zapewnienie zbawienia. Więc to jest ten właśnie ważny punkt, a cała ta histeria klimatyczna kieruje spojrzenie mas w złym kierunku, tak, że po prostu tego nie robią, nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. A apostoł pisze, Paweł, w liście do Rzymian 5:1, że skoro zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary, to mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy pokój z tym Bogiem, który musi też rozwiązać problem kataklizmów, które będą nasilać się w czasach ostatecznych z bardzo różnych powodów, nie tylko z jednego powodu, ale z wielu powodów. Ten Bóg, który chce nas obudzić poprzez te znaki, musimy powierzyć się temu Bogu i tylko On może uratować naszą planetę i będzie zielona przyszłość, ale tylko dla tych, którzy poddadzą się Księciu Pokoju, Panu Jezusowi Chrystusowi. I zobaczą, jak pustynia kwitnie i ta zieleń, jak zieleń po deszczu poranka bez chmur.